To na razie na bok. Siemaneczko! Witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym przetestujemy ten oto sprzęt. Nagrzewnicę olejową. Wewor. 5 kW. Jak do tej pory nie godziłem się na takie testy. Nie brałem żadnych sprzętów, ani żadnych urządzeń, ani nic. No bo przeważnie było coś takiego, że no musiałem moją opinię ubarwić. W tym akurat wypadku mam wolną rękę, więc dlatego przystąpimy do przetestowania tego urządzenia. Jest to nagrzewnica o mocy 5 kW. Z nagrzewnicą dostajemy fajną instrukcję, gdzie mamy tutaj ogólnie różne takie, no można powiedzieć, potrzebne informacje o montaż, nie montaż. Jak tutaj sugestie montażu. Naprawdę multum tutaj fajnych informacji jest, lecz no niestety minusem jest to, że to wszystko jest tutaj po angielsku. Prawdopodobnie jest instrukcja też po polsku, ale to pewnie na internecie, nie? W pudełku też znajdziemy coś takiego, tajemnicze pudełeczko drugie. I jakaś folika tutaj z końcóweczkami. Jakieś końcóweczki, zaraz wyczajmy, do czego to jest, ale plastik taki troszeczkę, można powiedzieć, że kiepskiej jakości wykonania ten plastik. Tu mamy trochę więcej, na przykład jakieś opaski, nie opaski, tutaj jakiś filterek powietrza, tutaj tłumik. Ruru. Ruru. Do zasysania powietrza i rura wydechowa. Z tyłu urządzenia wygląda to tak. Mamy tu jakieś kabelutki. Troszeczkę powiem Wam szczerze, że nie jestem zadowolony, bo kable nie są zarobione. Jakby przynajmniej tutaj zrobili jakieś oczka na tyle. Niedużo to kosztuje, ale naprawdę by to dało sporo, nie? Tak, to mamy tutaj końcówki w ogóle nie zarobione. No i tyle. Jakby tu były oczka na końcu, to byłoby naprawdę super, super fajnie. Mam nadzieję, że to producent ogląda i w przyszłych modelach oczka zamontuje. Ułatwi to użytkownikom. I teraz pewnie sobie myślicie, oczka, nie oczka, po co mu oczka na początku? A mianowicie, bo ułatwiłoby to pracę. Można byłoby sobie kupić na przykład dwie takie klemy, w sensie komplet, no tam gdzie jest, nie? Komplet klem takich, lub ja na przykład załatwiłem ze ZOMU takich. To są klemy na przykład z Opla. A po co coś takiego robić? Po co to podłączać do klem samochodowych? Czemu nie lepiej od razu do jakiegoś zasilacza czy czegoś takiego? Mianowicie dlatego, że nie powinno się tego urządzenia, no nie powinno się temu urządzeniu odcinać prądu. Mianowicie, że czasami jakby była jakaś awaria w zasilaniu, jakieś spięcie w instalacji, albo po prostu jakiś uszkodził się zasilacz, albo coś w tym stylu, no to urządzenie niestety musi się wychłodzić podczas wyłączania. Jakbyście zobaczyli w instrukcji, pisze, że tam w granicach 3 do 5 minut zajmuje wyłączanie tego urządzenia, tak jakby. Jego się nie da wyłączyć od razu, czyli klikniecie off i już. Ono jeszcze będzie musiało przez te około 3 minuty do 5 po prostu się wychłodzić. No to nie jest metalowe, to jest plastikowe. Jakby to było metalowe, to tak czy inaczej zbiornik paliwa by pewnie się mógł zajarać. No i ze względu takiego, no, najlepiej jest to podłączyć do jakiegoś akumulatora. I te klemy są właśnie pod tym względem zarobistym rozwiązaniem. Ze względu takiego, że na przykład odkręcicie już tą górę, bo ta góra nam niepotrzebna. I na przykład oczko jedno zakładacie tutaj
do akumulatora, do urządzenia, a drugą śrubką na przykład pod jakiś prostownik albo jakiegoś coś od paneli słonecznego, tak żeby na przykład było ładowanie. No i macie wtedy dwa mocowania tak jakby na takim jednym. Spróbujmy to otworzyć. Oczywiście już tutaj widzę, że trzeba mieć dobre paznokcie. To wezmę troszeczkę końcówki, odegnę na przyszłość, żeby łatwiej było mi złapać. Tu trzeba będzie jeszcze odkręcić korek od góry i ściągnąć to do góry. Voila! Tu mamy zbiornik, to jakoś blaszku i na dole mamy całą naszą nagrzewnicę. To jest wszystko kompaktowo niby, ale da się to zrobić, rozebrać na części, czyli nagrzewnicę możemy dać gdzieś indziej, a na przykład zbiornik w inne miejsce i też to będzie działać. Nie musi być wszystko tak tutaj zwartej konstrukcji. Oczywiście tak samo jest możliwość kupienia takiej rozebranej części. Tak samo sam sterownik. Sam sterownik też jest odpinalny. Zaraz zobaczymy, ile tam jest kabla. Ewentualnie prawdopodobnie trzeba będzie to też przedłużać. Której, kurde, coś nie mogę odpiąć. No. Na 4 piny. Więc teoretycznie są tylko wykorzystywane 3. Więc taką złączkę bez problemu się da na pewno znaleźć. Zbiornik, jak tu jest rozwiązany? Opaski są takie, powiem wam szczerze, akurat takiej dobrej jakości. No nie ma tutaj za dużo do pokazania, bo za bardzo też tutaj dużo nie widać. Dlatego rozbierać dalej nie będę, bo rozbierzemy sobie pewnie w późniejszym etapie. Czyli w jakimś jednym z kolejnych odcinków prawdopodobnie to rozbierzemy na czynniki pierwsze, jak to ja muszę zobaczyć, co dokładnie tam w środku gra. I będziemy myśleć, jak to zamontować. No, będzie to zamontowane u mnie w garażu, bo jak starzy widzowie pamiętają, no to niestety, ale tam jest strasznie zimno w zimę i nie ma jak pracować. Tutaj mam jeszcze dołączony taki zgrabny pilocik. Taki fajny, zgrabny. Ale to chyba jest go włączyć, wyłączyć i podnoszenie temperatury. No, takie dość fajne. Fajne. Trzeba będzie zamontować 12 V, 15 A, żeby coś dawało, czyli po prostu jakiś akumulator. Powinien spokojnie to pociągnąć. Według sugestii zamontujemy to i spróbujemy odpalić, sprawdzimy. Czyli tutaj, jak widzicie, akumulatorek. Trzeba będzie to na jakichś klocuszkach dać, bo niestety, ale tak bezpośrednio jak teraz leży, nie będziemy dali radę tutaj od spodu, chociaż wam nawet jeszcze nie pokazywałem spodu, nie będziemy dali rady tego wszystkiego zamontować. Ale tu widzę jakąś gumę, to się nie będzie, nie spoli się ta guma? Ciekawe, bardzo ciekawe to jest, ale widocznie oni to jakoś to przewidzieli, bo tutaj guma dotyka. No nie wiem, przetestujemy to, sprawdzimy. No. Kurde, ta guma mnie troszeczkę zastanawia. Przecież ten wydech będzie miał w granicach, kurde, w pierona stopni. Będzie miał on w pierona stopni, to więc ta guma się nie zajora? No nie wiem, sprawdzimy to, bo to jest, to mnie strasznie nurtuje, tak wam szczerze powiem. Dobra, podłączamy. Na razie przyjanuszujemy to troszeczkę. Na razie tylko i wyłącznie prowizorycznie to. A potem będziemy się ewentualnie martwić. To się tu podłoży i przykręci do klemy. Więc jakiś styk 15 A powinno bez problemu tędy przelecieć. A to też przez chwilę, więc ruru. Jak z tą rurą się nie pomylicie, bo tak, tutaj nie pasuje. Pasuje ona tylko tutaj. Więc innej opcji nie ma. A zaciąg powietrza też pasuje tylko, o, pasuje tu. Tak na styk. A jak tu założymy to loto, tutaj pasuje na styk. Więc pomylić się nie powinniście się pomylić.
spróbujemy użyć tego otworu, bo tu jest od góry otwór, żeby se można było dokręcać. Ale zobaczymy, czy się uda kluczykiem. Da się dojść do kluczykiem? Czy jest za mały otwór? Nie, jest, jest miejsca na tyle. Żeby się dało kluczykiem dokręcić, czy nie? Teraz sprawdzimy. Jest, jest. To będzie musiało iść tak. Tak i tak. Pyk, pyk. Akurat w instrukcji jest tutaj tak na bok wypuszczane to wszystko. Jak widzicie. Potrzebuję dwa kołeczki jeszcze. A kołeczki zaraz będę miał. Dobra. Fajnie, fajnie. I teraz dwa kołeczki. To jest akurat i tak też, przypominam jeszcze raz, prowizorka. Ze względu takiego, że ja to będę montował docelowo w innym miejscu. W specjalnym miejscu. Tylko oczywiście trzeba otwory porobić w ścianie i to wszystko, więc... Ale to wygląda, nie? Zarąbiście. Jest stabilnie? Jest stabilnie. Jest bezpiecznie? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. No dobra, nalejemy trochę diesla. Nie wiem, czy będziecie cokolwiek widzieć. Na zegarze nam się wyświetliła godzina. Oczywiście jestem... Instrukcją się wspomagam teraz. Zobaczymy, jak to będzie działać. Czekaj, no może włączymy... Pierwszy sprawdzimy na instrukcji. Pierwsze uruchomienie. Jak wygląda. Wszystko mamy wypodłączane, jak w instrukcji. Mamy podłączony akumulator, które nam zapewni te 15 do 20 amper rozruchu. Bla bla bla, nie, nie ten, bla 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 bla. Najlepiej byłoby to w nocy pokazać. Bo tutaj nic nie widać. Jasny pieron jak gada. Trzeba będzie chyba się przenieść do jakiegoś ciemniejszego pomieszczenia, żebyście cokolwiek widzieli na wyświetlaczu, co się pokazuje. Bo nawet ja mam słabo widać, nawet dla mnie. Dobra, przeniesiemy się w jakieś ciemniejsze pomieszczenie, tak żeby było cokolwiek widać. Według instrukcji, to na początku pieroństwo się będzie musiało odpowietrzyć, więc będzie to długo trwało pierwszy rozruch. Z tego, co idzie tutaj zrozumieć z instrukcji. Tylko najgorsze, że w Faradayach mi to podaje. Nie wiem, jak to jest... O, jasny pieron. Jeszcze to zaraz wybuchnie. O, jasny gwint. Maszyna się rozkręca. No, pierwsze uruchomienie będzie kiepskie, no wiadomo. Wszystko się musi odpowietrzyć. I dopóki się nie odpowietrzy, no to wiadomo. A teraz zobaczymy, co się będzie działo. Ale już zaczyna coś się ciepło robić. A pompka jest trochę głośna bez obudowy. Ściągam obudowę głównie właśnie dlatego, żeby tutaj zobaczyć, czy się odpowietrza. I coś tam pompuje. Coś tam pompka pompuje, nie? Ciepło już zaczyna lecieć. O kurde. Z wydechu to leci konkretny gorąc. Więc już się uruchomiło.
O jasny hit. Zero dymka, ani nic. Dymka żadnego nie puszcza. Śmierdzi troszeczkę na początku jakimś plastikiem. O kurde. Daje ładnie. Powiem wam szczerze, tutaj widzę tak, jakby wszystko było, działo się tutaj bardzo automatycznie. To nie chcę, to chwileczkę pochodzi. I zaraz widzimy się z powrotem. No dobra, trochę przestudiowałem to urządzenie. Pochodziło już trochę. Teraz jedzie na najniższym możliwym ustawieniu, na manualnym. Bo jest tutaj, ustawienia są manualne i automatycznie, czyli automatycznie ustawiacie sobie jakoś tam temperaturę i urządzenie wam będzie próbowało do tego temperatury osiągnąć. Jak osiągnie już tą temperaturę, no to tam potem spadnie w dół z obrotami z tym wszystkim, nie? Ale kwestia jest tego taka, iż u mnie akurat niestety mam wersję, gdzie niestety nie mam w stopniach Celsjusza, tylko w tej amerykańskiej Faradayach, czy jak to, nie pamiętam, jak to się tam nazywa teraz, tak na poczekaniu, w amerykańskim stopniach, nie? Jest to troszeczkę inaczej akurat przy tej wersji urządzenia. No i tutaj za dużo ustawień nie mamy, bo jak patrzyłem na internecie, to przeważnie tam jeszcze herce ustawiali i tego typu sprawy. Tutaj to praktycznie wszystko się dobiera automatycznie. Praktycznie wszystko jest dobierane automatycznie i nie mamy za dużego wpływu. Możemy sobie, jak klikniemy tutaj M, to teraz mamy, na przykład jesteśmy na manualnym. Jak klikniemy jeszcze raz, wtedy nam wchodzi w automata i tutaj mamy ustawioną temperaturę, jaką ma nam to urządzenie osiągnąć, więc ono samo tam sobie reguluje wtedy. Tylko nie wiem, o co chodzi, tu jest chyba stopnie, a tutaj potem właśnie nie wiem, o co chodzi tam dalej, za tymi stopniami. No wiadomo, to jest po angielsku. Akurat mam wersję taką tutaj na testy, że za bardzo nie mogę tego w instrukcji znaleźć, o co to chodzi. Bo w instrukcji jest znowu w stopniach Celsjusza. Albo jestem ślepy, albo tego po prostu tutaj w tej instrukcji nie widzę teraz, tak na poczekaniu. W automacie to wiadomo, no, ustawiacie temperaturę i będzie on próbował osiągnąć tą temperaturę, nie? A w manualnej, teraz mamy w manualnej i tutaj tymi kreskami ustalamy sobie, jak mocno ma nam grzać cały czas. Teraz jest na najsłabszym, to jest max. Już parzy. Jak się rękę przyłoży, no to parzy. Ale nie potrzebujemy aż tylu stopni. No powiem wam, bardzo prosta w obsłudze ta maszynka jest. Dla takich osób właśnie, co... że no nie ma tutaj za dużo ustawień. Po prostu ustawiacie sobie jaką chcecie temperaturę, albo manualnie po prostu tutaj tymi stopniami, jak chcecie mocno, żeby grzało, a resztę wszystko się dzieje automatycznie, więc... Prędkość wentylatora jest dobierana automatycznie, herce są też dobierane automatycznie. Nawet damy na maksa jeszcze raz i zobaczycie sobie, że dymka nie puszcza żadnego. Żadnego dymka nie puszcza. Ani grama. No ale, no niestety wtedy jest maszyna dość głośna, nie?
jest naprawdę dość głośna. W szczególności no, słychać głównie ten wentylator, nie? Pompkę to mało. Zmniejszymy obroty pierw, przed wyłączeniem. I zaraz zobaczymy, jak długo się ona będzie wyłączać, nie? No dobra, klikniemy wyłącz. Wentylator chyba chodzi. Tak, wentylator chodzi, ale troszeczkę na niskich obrotach. Ja bym polecił podczas wyłączania zejść na manualnym, na ten najniższy tryb. Na najniższe możliwe tam ustawienia, żeby sobie chwileczkę pochodziło na tamtym i dopiero wtedy wyłączyć. Bo widzę, że strasznie wolno wentylator chodzi, jak słyszycie. Wentylator chodzi na strasznie niskich obrotach. No i kurde, jak jest z tego najwyższego trybu pracy, gdzie tam podaje najwięcej tego paliwa, największe temperatury są, jak zejdzie do czegoś takiego, no to możecie to usmażyć. Myślałem, że tutaj wentylator będzie głośniej chodził. W sensie na wyższych obrotach. A tu jest, o, dość sporawa jeszcze temperatura, ale schodzi już powoli. No. Przy pierwszym uruchomieniu, no dość długo to trwa. Zanim pompka nabije, zanim wykryje paliwo, bo tu pisze, że musi wykryć paliwo, zanim nabije. No, czyli tyle. Koniec. Wyłączyło się. No w granicach około 3 minut, nie? No. Jak to tu wygląda? Uwaga, nie róbcie czegoś takiego. O kurde. Jeszcze jest dość gorące. Mimo że się wyłączyło, jeszcze jest dość gorące, nie? Nie aż nie wiadomo jak, ale lekko parzy. No i dobra. Pobawiłem się tą nagrzewnicą jeszcze poza odcinkiem troszeczkę, podpalałem ją parę razy. Na razie nie jest zamontowana nigdzie, jak widzicie nawet, bo będę ją montował prawdopodobnie w garażu. Jeszcze się muszę dobrze zastanowić, dokładnie w którym miejscu. Dodatkowo będę musiał zastosować jakiś grzejnik, ze względu, że przez spaliny ucieka bardzo dużo ciepła, które no jak już płacimy za ropę, za jakiś opał do tego, no to pasuje już wykorzystać w 100%. Chociaż no przynajmniej no, nie da rady w 100% wykorzystać, ale przynajmniej jak najwięcej tego ciepła odzyskać. No dlatego, że to jest nagrzewnica, no i pasuje jak najwięcej ciepła z paliwa wykorzystać. I teraz uwagi, jakie mam do tej nagrzewnicy dla użytkowników, jeśli by ktoś się już zdecydował, co mówię, że musicie decyzję podjąć sami, czy to jest dla was. Ja wam tylko przedstawię z mojego punktu widzenia, bo każdy może mieć inny, co i jak. Pierwsze co, bardzo dużo osób montuje ten tłumnik wewnątrz. On jest do montażu tylko i wyłącznie na zewnątrz. Dlaczego? Ten tłumnik jest tylko zgrzewany w paru miejscach, jak i tutaj widzicie od spodu jest, tym powinno być wmontowane to w dół, ponieważ jak się tutaj zrobi w środku, skondensuje jakieś krople, jakieś wilgoć, no to ma wylecieć z tego tłumnika tutaj dołem. To jest tylko i wyłącznie tłumnik. Tak samo widzicie tutaj pełno nieszczelności. Z jednej strony, z drugiej. To jest po prostu tylko i wyłącznie tłumnik. Tego nie powinno się
montować wewnątrz. Te rureczki są bardzo delikatne, na nie trzeba uważać, żeby troszeczkę za bardzo tego tutaj nie pozginać. Jak i sam wydech powinien być w miarę to wszystko prosto zrobione, żeby jak najmniejsze były opory spalin wychodzące z urządzenia. Poza resztą, do reszty za bardzo tutaj nie mam zastrzeżeń. No jakość wykonania jest taka, no, lelum po lelum. Na przykład korek w moim wypadku go nie dokręcę mocno, bo przeskakuje. No te plastiki, no, plastiki, nie plastiki, te rureczki. Widać, że tutaj to jest tańsze, to nie jest najwyższa półka. Na kabelkach, no, mogli na końcu zarobić jakieś oczka. Też by naprawdę to bardzo dużo użytkownikom pomogło i zaoszczędziło czasu, nie trzeba byłoby dodatkowych pieniędzy wydawać i zarabiać kabli. Co więcej, no tyle, no. Mimo całego tego wykonania urządzenie działa, a to jest najważniejsze. W moim akurat wypadku zero dymka, chociaż może się to zmienić, jak przyjdą naprawdę duże mrozy, co będziemy testować, jak ogólnie przymrozi w garażu, jak już to zamontuję, czy w ogóle coś z tego wyjdzie i jakie będzie zużycie paliwa. Na obecną chwilę nie masz jeszcze takich niskich temperatur, więc nie jestem w stanie tego w 100% sprawdzić, jak szybko dogrzeje pomieszczenie, co sprawdzimy prawdopodobnie w jednym z kolejnych odcinków. Dla nowych użytkowników, procedura odpalania i procedura wygaszania, czyli wyłączania się urządzenia, trwa około tak 3-4 minut, akurat w moim wypadku. Na początku załącza się wentylator na wyższych obrotach, potem te obroty troszeczkę spadają, załącza się świeca żarowa, około minuty, a następnie odpala się pompka, podaje paliwo, jak już zainicjuje się zapłon, wtedy wentylator wchodzi na wyższe obroty. Początkowo podczas procedury odpalania pompka pracuje na wyższych obrotach, w sensie więcej tego paliwa pompuje. Może się Wam wydawać, że urządzenie jest inaczej ustawione niż wyście ustawili na wyświetlaczu, czyli na przykład macie ustawione na niską temperaturę, na niskie tutaj powiedzmy parametry na ustawieniach manualnych, czyli po prostu tam na tej jednej kresce. A urządzenie wchodzi naprawdę na wysokie obroty, podaje bardzo dużo paliwa. Nie macie się czym przejmować, bo to jest procedura tylko odpalania. Jak się już piec rozpali, potem wchodzi na ustawienia, które ustawiliście tutaj. Całe urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Na początku troszeczkę się tam martwił, bo czy tu w ogóle jest coś do odpowietrzania, czy nie odpowietrzania. Jak to odpowietrzyć? W instrukcji ogólnie wszystko macie. Niestety ona jest po angielsku w moim wypadku, jak i sam wyświetlacz pokazuje, nie w polskim zakresie temperatur. Więc dla mnie akurat tutaj było troszeczkę utrudnienie. Nie korzystałem tutaj z tej aplikacji całej jeszcze. Bawiłem się pilocikiem, ale niestety zapomniałem Wam tego nagrać. I teraz najważniejsze. Czy ten sprzęt jest dla Was? To jest pewnie dla Was nurtujące pytanie. Tego Wam nie odpowiem, czy to jest dla Was, ale mogę Wam przedstawić jego wady i zalety. Jakie ma zalety nasze Webasto? Oczywiście paliwo, nie? Jest to oparte na ropie. Może to być zaletą, ale może to być i wadą. W tym akurat wypadku może być to zaletą ze względu takiego, że składowanie tego całego opału, paliwa, możecie to złożyć naprawdę w małej bańce. Bardzo dużo kilowatów mocy w małym opakowaniu. Tak jakby, nie? Więc olej, paliwo może być zaletą. Tak samo awaryjnie możecie zastosować różne oleje do tego. Chociaż nie dam Wam ręki uciąć, że na wszystkim to pojedzie. Będziemy musieli przeprowadzić oczywiście testy, które zrobimy w najbliższych odcinkach. Czy to pojedzie na oleju jakimś silnikowym, na oleju powiedzmy słonecznikowym. Są filmiki na internecie, im to tam działało, ale w tym akurat wypadku nie mamy ustawianych herców. Wszystko tutaj jest
przeprowadzane automatycznie praktycznie, czyli prędkość wentylatora, podawanie paliwa, wszystko jest tutaj praktycznie automatycznie. Trzeba będzie to sprawdzić, czy to w ogóle ruszy. Plusem na pewno będą też małe dziury, jakie będziecie musieli zrobić w ścianie, żeby po prostu pociągnąć wydech, znaczy pociągnąć wydech, wyprowadzić wydech i wyprowadzić zaciąg zimnego powietrza. I teraz, a propos zimnego powietrza, ktoś sobie pomyśli, przecież zimne powietrze, powietrze zasysane do procesu spalania mogę przecież zaciągać ze środka. Lecz dla Waszej świadomości, im zimniejsze powietrze, tym większa wydajność będzie tego urządzenia. Im zimniejsze macie powietrze, czyli z zewnątrz zaciągane, tym więcej powietrza dostarczacie do procesu spalania. Im więcej powietrza do procesu spalania jest doprowadzone, tym bardziej dopalone jest paliwo, które jest wtłaczane przez tą pompeczkę do komory spalania. Rozumiecie? Jak będziecie zaciągać gorące, ciepłe powietrze ze środka, będziecie mieć troszeczkę gorsze spalanie wewnątrz urządzenia. Chyba to dobrze wytłumaczyłem. Ale słuchajcie to, że będziecie zaciągać też ciepłe powietrze ze środka, no niestety, no nie jestem Wam w stanie powiedzieć, czy to ma aż tak duży wpływ. Zaleca się zaciągać powietrze z zewnątrz, najzimniejsze jakie się da, tak zaleca producent, ale jak Wy zrobicie, to już wszystko na własną odpowiedzialność. Więc dwie małe dziury albo jedna mała dziura na wydech, więc nie trzeba aż tak ingerować w ścianie. Następnym plusem tego urządzenia na pewno będzie też nadmuch, bo niestety, ale jak widzicie, jest tutaj rura, możecie to tak samo wyprowadzić gdzieś tam pod nogi. Nie musicie używać koniecznie tego małego, możecie zrobić taki cały system naprowadzający ciepło w garażu. Najlepiej puszczać to po ziemi, żeby po prostu mieszało się z tym zimnym powietrzem, które się właśnie gromadzi na dole. Więc nadmuch tu też jest bardzo dużym plusem tego urządzenia. Plusem będzie na pewno to, że jest to urządzenie dość małe, zwarta konstrukcja. Jest praktycznie wszystko schowane w jednej puszce, jak tutaj widzicie, w porównaniu do na przykład takiej kozy czy pieca rakietowego, to urządzenie naprawdę bardzo mało miejsca zajmuje. Ewentualnie możecie to też rozebrać na czynniki pierwsze i bardziej to gdzieś tam u siebie zamontować. I teraz, jakie są minusy naszego Webasta, przynajmniej jakie ja zauważyłem. Pierwszym i to dużym minusem, no niestety, ale będzie potrzeba prądu, nie? No bez prądu tutaj za bardzo dużo nie działamy, pompka nie poda, nie będzie chodził nadmuch, no nie ma prawa to urządzenie działać. Na pewno tutaj też dużym minusem będzie to, że trzeba zastosować grzejnik. Można bez grzejnika tutaj tym urządzeniem grzać sobie pomieszczenie, ale najlepiej jest zastosować grzejnik. To jest właśnie minus, że trzeba byłoby zastosować grzejnik, żeby zwiększyć jego wydajność. Więc no niestety nie ukrywajmy, że przez spaliny uchodzi bardzo, ale to bardzo dużo ciepła, które tracimy, jeśli nie zastosujemy tutaj grzejnika. Minusem następnym będzie to, że niestety, ale musimy tutaj stosować paliwa płynne. No nie zapalimy tutaj w tym piecu jakimś opałem, drewnem, jakimś innym drewnopodobnym paliwem. No i też na pewno minusem będzie to, że trzeba to serwisować. Raz do roku najlepiej tam zajrzeć, sprawdzić, przeczyścić. Macie wszystko w instrukcji. Nie jest to skomplikowane, ale no niestety przynajmniej raz w roku trzeba byłoby tam zajrzeć, jak dużo oczywiście z tego urządzenia korzystacie. No i trzeba to serwisować, nie? Bo jak to się zawali, potem tam to sadzą i to wszystkim, już nie macie tej wydajności. I teraz, jak wiecie, jakie są jego wady, zalety, według mnie, do czego to urządzenie może się Wam przydać? Na pewno to urządzenie się może nam przydać na działkę do grzania domku, do takiej małej powierzchni, na taką działeczkę, do takiego awaryjnego grzania. Jest naprawdę bardzo fajne urządzenie. Na przykład możemy sobie to zamontować w kabinie, na przykład w traktorze, do grzania nam kabiny.
Montujemy wtedy tylko i wyłącznie ten dolny element, gdzieś na przykład w kabinie, wydech i zasysanie powietrza puszczamy pod kabinę. Zbiornik paliwa wtedy możemy nawet nie stosować w ogóle, możemy się podpiąć na przykład pod zbiornik w traktorze, sterownik, możemy się gdzieś zamontować z przodu na kokpicie i naprawdę bardzo fajne, albo u góry gdzieś przy kabinie możemy sobie zamontować. Bardzo fajne na przykład może być ogrzewanie do traktorka w zimie, na przykład jak robimy, albo na jesieni, albo na wiosnę. Jest naprawdę fajnie. Możemy ogrzewać też jakiś mały warsztat bez problemu tym urządzeniem. Daje radę, jest pełno filmików na internecie, możecie sobie obejrzeć, nie musicie się sugerować tylko i wyłącznie moim filmem. Jest ich naprawdę multum, więc zachęcam do weryfikacji, sprawdzenia, czy w ogóle to jest urządzenie dla Was. Możecie tak samo szklarnię awaryjnie grzać tym urządzeniem. Ktoś może pomyśleć, że co on mówi? Naprawdę w awaryjnych sytuacjach jest takie fajne, kompaktowe urządzenie. Weźmiecie jeden akumulator, pyk. Wydech puścicie gdzieś za szklarnię, zaciąg powietrza ewentualnie możecie nawet w środku albo co, więc do grzania awaryjnego na przykład w jakieś przymrozki albo coś, takiej szklarni, też naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, bo niestety nie ukrywajmy, ostatnio czasami łapią nas dość duże przymrozki. Tak samo jako samo i wyłącznie awaryjne ogrzewanie w Waszym budynku. Oczywiście jak macie jakiś duży budynek, no to niestety, ale całego budynku nie ogrzejecie, ale na przykład jakieś pomieszczenie czy coś, oczywiście warto wtedy zwracać uwagę na wyrot spalin, ewentualnie jakieś czujniki czadu czy coś, żeby się nie zaczadzić. Trzeba to zrobić tak też w miarę fachowo, żeby po prostu wyprowadzić ten wydech odpowiednio poza budynek. I też awaryjnie, żeby jakiś budynek tam albo jakieś pomieszczenie dogrzać, no to jest to też bardzo przydatna sprawa. Choćbyście mieli tego nie użyć, lepiej mieć zawsze awaryjnie, zawsze jakieś centralne, w zimie może się popsuć, możecie mieć jakiś problem z czymś ogólnie innym, że na przykład brak prądu, już w centralnym na przykład nie zapalicie, a tutaj z akumulatora zawsze gdzieś tam awaryjnie, chociaż no centralny też uruchomicie z akumulatora te pompki, nie pompki, nie. Ale zawsze awaryjne jakieś ogrzewanie, dla kogoś, może nie dla każdego, ale dla kogoś na pewno by mogło się to urządzenie przydać. Na pewno tak samo do suszenia pomieszczeń. Możecie to odpalić i tak samo dosuszyć jakieś pomieszczenia, do suszenia na przykład samochodu w środku. Ja na przykład miałem coś takiego, że zalało mi auto, po prostu miałem tam problem taki, że miałem gdzieś nieszczelność i lała mi się woda do samochodu i nie miałem właśnie akurat czym tego samochodu wyczyścić, a pogoda była niesprzyjająca. Jakbym miał to urządzenie, na pewno bym je wykorzystał do wysuszenia samochodu. Po prostu gdzieś tutaj wylot, całe urządzenie mogłoby stać na dworzu. Wylot gorącego powietrza bym puścił do samochodu i bym na pewno podsuszył wnętrze mojego samochodu w bardzo prosty sposób. I na pewno może się to przydać do jakiś biwak, do biwaku pod namiotem w ten sam sposób, czyli po prostu wylot możecie sobie puścić do namiotu, urządzenie może stać na zewnątrz, oczywiście ono chyba nie jest wodoszczelne, ciężko jest mi akurat to powiedzieć, chyba nigdy przeprowadzę jeszcze takich testów, więc na biwak na pewno pod namiot też to może się przydać. Dobra, to tyle będzie z tych ogólnie, co przynajmniej wymyśliłem, jakiś zalet, jakie to ma zalety, jakie to ma wady, dla kogo to się może przydać. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli macie jakieś pytania, możecie kierować na dole w komentarzu. Link do urządzenia tak samo macie na dole w komentarzu pod filmem. Macie też tam kod rabatowy 5%. Choćbyście nie mieli nawet tego urządzenia nie kupić, zachęcam do wejścia na stronę, sprawdzenia innych ofert, czy Wam się podoba, czy się Wam nie podoba i tyle. Jeśli Wam się podobało, łapeczka w górę. Nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. A jeśli macie jakiekolwiek pytania, macie jakieś pomysły na testy, chętnie zachęcam do pisania w komentarzu. Spróbujemy je przeprowadzić. Może się uda. Ja już to widzę, kurde, jakie będziecie mieć fajne pomysły. Dobra, ja uciekam. Mam nadzieję, że się Wam podobało, więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!